Na dzisiaj przygotowałem sobie dwie zanęty, na które ostatnio bardzo często łowię, czy to pojedynczo, czy mieszając je ze sobą. Super Champion i Super Cup, obydwa w kolorze czarnym. Mi się wydaje, że na dzisiaj jednego damy połowę i drugiego. Dosyć solidnie zapakowane, jeżeli nie tak, wspomogę się jak zwykle ząbkami. Tak naprawdę mamy krótki okres wędkowania, więc też postaram się skupić na jednej metodzie, aczkolwiek mam ze sobą również odległościówkę. Chciałbym, żeby to była jakaś alternatywa, gdyby pod tyczką były niezadowalające wyniki. Może tam będą troszkę grubsze ryby. Zazwyczaj wszystko staram się, wszystkie te grube frakcje, tak jak tutaj, cała ta konopia, odrzucam ją na tym etapie namaczania. Później dopiero dodaję sobie swoją taką konopię już specjalnie przygotowaną, kupioną tak naprawdę. Ostatnio nie mam czasu na przygotowanie swojej, tylko że no, taki, nie ukrywam, lepszej jakości, tak? Wolę dodać przed samym lepieniem kul, a tą chwilowo odsypiemy. Tym bardziej, że ja wtedy dozuję sobie swoją taką ilość, jaką chcę mieć w mieszance. Tym bardziej stosuję tak naprawdę tylko konopię troszkę do kubka. A taką ilość, jak tutaj możecie zobaczyć, to moim zdaniem jest troszeczkę za dużo. Zdecydowanie, dałbym połowę. Ale to każde łowisko reaguje inaczej, każdy ma swoje podejście do danego łowienia. Ja dzisiaj chcę te ryby zwabić konkretnie w jeden punkt, cały czas je tam utrzymać, łowić systematycznie, a przede wszystkim selekcjonować troszkę większe te płotki. Nie chcemy tych palczaków tak zwanych, tak, żeby były chociaż do zegarka, już będzie przyjemnie. Liczę na jakieś bonusy, czy je utrzymam, nie wiem, także działamy. Niestety nie robię tego wiertarką, lubię na wyczucie. Nie rozrabiam nigdy w jakichś wielkich ilości, nie łowię na rzekach. Nie jest mi to potrzebne. Aczkolwiek i tak przecież będziemy jeszcze na pewno zanętę przynajmniej z raz, jak nie dwa, dowilczać. Myślę, że tą odległościówkę drugą nie będę tracił czasu na jej zbrojenie. Zobaczymy, jak ten pierwszy zestaw sobie poradzi. Jeśli się nie będzie plątał i to, co wrzucimy na początku, da jakieś efekty, to będzie fajnie. Jeżeli nie, to trudno, pod tyczką położymy na bogato. Tu mamy 0,9. Generalnie dzisiaj nastawiam się na łowienie na 11 metrach. Oczywiście gdzieś tam może dopałkę wezmę sobie koło nogi. Ale żebym się nie przeliczył, wiecie jak to u mnie jest. Pojedziemy pół Polski, się okaże, że woda wyschła. Śmiało myślę, że dzisiaj możemy sobie zastosować większą gramaturę niż jakieś klasycznie, kiedy łowimy na zawodach. Klasycznie, kiedy łowimy na zawodach, a jest to ostatnio bardzo często 0,6, 8 grama. Ja dzisiaj myślę, że w standardzie będę miał 1,2, aczkolwiek założę sobie zestaw 1,5 grama, no i może tą gramówkę, tak, żeby zobaczyć dla orientacji. Wszystkie odmierzone jednakowo. Jestem z siebie po prostu dumny, nie wiedziałem nawet, że sam tak potrafię elegancko zrobić. Jest puszysta, delikatnie klejąca, ale moim zdaniem potrzeba jej jeszcze raz kubeczka przynajmniej dobrze zamieszać i dać chwileczkę.
na start szybciutko damy 6 litrów gliny i do tego litr, no może 2 zanęty. Często daję dosłownie szczyptę pieczywka fluo. Kasterka. Tak samo i damy sobie małą garsteczkę kasterka podmacza. Resztę będziemy podawać w kubeczku. Szybciutko rozpraszamy wszędzie dżoka klejem. W tym wypadku tutaj nie ma wątpliwości, jest to nasz klej. Zrobiłem tam różnicę 5 cm specjalnie, żeby mi ładnie antenka wystawała. Po zanęceniu zjadę te 5 cm, ładnie mi się wypoziomuje. Go! Jeden czerwony robaczek jest bardzo skuteczny. O, w tym momencie wyłączyłem się. Bardzo ładnie na maczu tutaj ryby nam współpracują. Grzechem by było niesprawdzenie, czy pod tyczką coś nie pływa fajnego, prawda? Pierwsza ryba z podtyczki, również płoteczka tej samej wielkości. Tak wygląda moje szczęście. Nie musi to być przeolbrzymia ryba, która zajmie pół ekranu wyświetlacza, jak będzie ktoś przewijał Facebooka. Tyle wybrały systematycznie. Od razu sama się odpina i wpada do wora. Mówię tutaj tą tyczką, ale cały czas myślę, co tam się pod tą odległościówką dzieje. Czy tam może już jest coś większego? Ojku, znowu kichano. O, troszkę lepiej. No blisko. Praktycznie pod wymiar. Mam nadzieję, że to nie będzie dzisiaj najmniejsza rybka.
pierwszy z wymiarem, mam nadzieję, że i nie ostatni. Szybciutko donęcamy. Trzeba dużo trenować, często jeździć na prywatne łowienie, bo wtedy człowiek zdobywa dużo nawyków. Nigdzie się tego nie nauczy, siedząc na przykład w domu, w kawiarni czy przed komputerem. Ja na przykład uwielbiam jeździć na prywatne łowienie, bardziej niż na zawody. Czerpię z tego dużo większą satysfakcję. I nawet jeśli łowię jedną czy dwie rybki w takich momentach, to jestem najbardziej zrelaksowany, odcięty totalnie od świata. Nie słychać szczekania psów, jazdy samochodem czy cokolwiek innego. Na początku oczywiście staram się przypominać sobie wszystkie swoje wyjazdy na dany zbiornik, na którym mają być zawody. Przypominam sobie, które zawody, które łowienie było najbardziej skuteczne, co mi się najbardziej sprawdziło. I sprawdzam, czy to działa. Jeżeli nie, staram się jakoś ze swoją ekipą przyjechać wcześniej, połowić, żeby wtedy zweryfikować. O, delikatnie przytopiło spławiczek. Żeby zweryfikować nasze pomysły. Ale tak to najczęściej dużo prywatnego łowienia mi się wydaje. O, ale branie! Atomowe, ale to była drobna rybka. Zobaczcie, kolejna fajna płoteczka. Mam jeszcze ochotę przeskoczyć na chwilę na odległościówkę. Może już zostańmy do końca dzisiejszego wędkowania przy tyczce. Bo tak naprawdę taki był nasz cel. Odległościówka miała być tylko wyjściem awaryjnym, gdyby nam się coś tutaj nie wydarzyło pod brzegiem. Ale diabeł mnie podkusił i od tej odległościówki wystartowałem. Jak widzieliście, była to bardzo mądra chyba decyzja, bo ryby cały czas mi dopisywały. Non stop. Dopiero później mi się wydaje, kiedy już może ten towar się tam dobrze rozpadł, te ryby go przerzedziły. Przeskoczyliśmy na tyczkę, bo tutaj mamy towar na donęcanie, a tam prawdopodobnie już wszystko rybki zjadły, także nasz plan się tak naprawdę odwrócił. Słuchajcie, wracając do tematu, plan nam się zmienił i pilnowałem odległościówki. Towar nam się skończył do odległościówki, wróciłem do tyczki. W tym czasie zdążyły się tutaj jakieś fajne rybki wkręcić, jak widzieliście przed chwilką. Udało się złowić dwa ciekawsze, bym powiedział, takie jaziki. No jeden z wymiarem, drugiemu dużo nie brakowało. Tak naprawdę po to przyjechałem. Chciałem sprawdzić całą mieszankę. Jest przed zawodami, bo niedługo będę miał i na tym zbiorniku zawody i za tydzień mam kolejne na zbiorniku, który jest bardzo podobny w charakterystyce do tego, także mi się wydaje, że ten trening tutaj się dzisiaj przydał. Tak samo i przydało się sprawdzenie strzelania w proc, mierzenie odległości oraz to, że dzisiaj jestem sam sobie zaskoczony, że mój zestaw się praktycznie ani razu nie poplątał przy odległościówce, czyli jest zrobiony poprawnie i myślę, że śmiało mogę jechać z nim już docelowo na zawody, jest sprawdzony i będzie przeze mnie stosowany. Ważne jest, żeby takie treningi robić właśnie tydzień przed, sprawdzić swój sprzęt, czy mamy wszystko dobrze powiązane, zestawy czy się sprawdzają, czy są odpowiednio wygruntowane spławiki, napięte gumy, bo to później przekłada się na efekt końcowy, na to, czy ryba jest dobrze zacięta, czy ją wyholujemy i przekłada się oczywiście na wynik końcowy. Zobaczcie, tu tyle mi towaru zostało. Tu jest sam Jokers, no i mieszanka oczywiście glin. Tutaj mam obok w pudełeczku, są nie troszeczkę zanęty, daje takie malutkie, można powiedzieć, nazwijmy je orzeszki. Do tego troszkę większa kuleczka ziemi z Jokersem, kilka kasterów i tym donęcam dzisiaj cały czas. Dosłownie szczypta kasterków i na pewno poprawi wynik. Słuchajcie, moi drodzy, przyszedł czas już chyba na podsumowanie i zakończenie dzisiejszego wędkowania. Chciałem wam powiedzieć, że bardzo ważne jest trenowanie luźne, trenowanie przed zawodami, wyrabianie sobie dobrych nawyków.
pamiętanie, na co musicie zwrócić uwagę i co jeszcze doszlifować w przyszłości. Jest mi bardzo przykro, że muszę już kończyć, bo było tak naprawdę fajnie i przydałoby się, żeby ten dzień się od nowa zaczął, byśmy dołowili jeszcze dużo ryb. No ale niestety, jak każdy dzień kiedyś się kończy i ten odcinek tak samo będzie musiał niedługo się zakończyć. Zapraszam Was do siebie, chodźcie, wyjmiemy siatkę z wody, zobaczymy, co tam udało się przez tą chwilę dzisiaj złapać. No i będę się z Wami żegnał. Moi drodzy, pomimo tak krótkiego czasu, jaki dzisiaj mieliśmy, bo tak naprawdę to były niespełna 3 godzinki łowienia, zanim wszystko przygotowałem. Nie ma tego zbyt wiele, ale mam nadzieję, że na przebitkach pokażę Wam, Mateusz, że na tym łowisku robiłem naprawdę bardzo przyjemne wyniki dużymi rybami. Wymiarowych mamy tutaj 2 ładne rybki. Oj, może nie będę ich męczyć. Kilka ładnych płoteczek. Jest też mały leszczyk i krąpiki. Słuchajcie, puszczam je szybciutko do wody. Oczywiście jeszcze były ryby niewymiarowe, które zdążyliście zobaczyć. Także w sumie nie jest tak źle. Trening, myślę, że mogę powiedzieć, że jest udany. Najwięcej frajdy dał nam ten piękny jaś. Wszystkie są w świetnej kondycji. Czas im zwrócić wolność. Wszystko odpłynęło. Mogę spokojnie iść spać. Was serdecznie pozdrawiam. I mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia znowu na wodę. Cześć! Ten mikrofonik to chyba dobrze zbiera, co nie? Moje burczenie brzuchu też będzie zbierało rewelacyjnie.